Patryk Rąbel, trener naszej reprezentacji. No gratulacje, bo to pierwsza wygrana w tych kwalifikacjach pod pana przewodnictwem. No to nawet nie chodzi o to, że pierwsza, ale ta najważniejsza, która daje nam, awans w miejsce, które chcieliśmy być na mistrzostwie Europy. To jest bezcenne i bez względu na to, jak ten mecz wyglądał, to najważniejsze jest to, że wykonaliśmy swoje zadanie. Izrael chyba nie było żadną niespodzianką, że właśnie tak się mocno przeciwstawił, że ta walka praktycznie, no nie wiem, do 57 minuty, tak serio oceniając, trwała. To jest, nawet jakiego przeciwnika byśmy dzisiaj nie mieli, to jeśli wychodzą na parkiet dwa zespoły, które mają w perspektywie bezpośredni awans na mistrzostwa Europy, to ten mecz zawsze będzie trudny. Można mówić o różnicy klas, można mówić o różnicy w umiejętnościach, w rankingu drużyn, natomiast zawsze takie mecze są elektryzują, są na napięciu do ostatnich minut. Wiara nie gasła, jak nawet Izrael prowadził 3 bramkami. Nie, to trzeba powiedzieć, naprawdę cenić chłopaków, że to po ich nastawieniu dzisiaj naprawdę byłem spokojny. Nawet jeśli ten mecz tam gdzieś nie wychodził, ja wiedziałem, że oni są tak nastawieni, tak zmobilizowani, wiedzą wszystko i pozostawał wykonać na parkiecie. Także wiadomo, nerwy są, one muszą być, natomiast no, to, co oni dzisiaj zrobili na parkiecie, to zasługuje na duże słowa pochwały. To proszę zdradzić tą taktykę na dzisiejszego rywala. To jest dużo opowiadania, bo to jest dużo przygotowania, ale z drugiej strony tak naprawdę, jak powiedziałem, tutaj jeśli chodzi o jakieś walory taktyczne, no ten mecz nie był piękny i to te mecze nigdy nie są piękne. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że pomimo tego, że problemów, które ta kadra w ostatnim czasie przeżywa, mówimy tu o kontuzjach, bo chyba w tej chwili nie ma w Europie, na świecie kadry, która straciła w ostatnim półroczu czy roku 8 zawodników, którzy no, byli tutaj powoływani bez przerwy tak naprawdę, to pomimo tego oni wyszli i zrobili w tym trudnym momencie dla nas, dla wszystkich, zrobili to, czego wszyscy od nich oczekiwali. To dzisiaj wygrał charakter, dzisiaj wygrało serce, wola zwycięstwa, to i za to dla nich i dla całego sztabu naprawdę należą się oklaski, słowa pochwały. Awans jest, czyli kwalifikacje zaliczone. Jak będzie te najbliższe półrocze dzielące do finałów Mistrzostw Europy wyglądało w przypadku biało-czerwonych? No to jest tak naprawdę dużo i mało czasu z racji tego, że znowu praktycznie do października mamy teraz przerwę w pracy ze sobą. Spotkamy się w październiku i tam będziemy się przygotowywać do eliminacji Mistrzostw Świata. Następnie będą Mistrzostwa Europy w styczniu i tutaj tak naprawdę ta praca w grudniu będzie troszkę dłuższa. Tam będziemy mogli trochę więcej rzeczy zrobić i się przygotować. Wcześniej będziemy mieli jeszcze zgrupowanie dla młodych zawodników pod koniec lipca. Tutaj chcemy przejrzeć tą młodzież z kadr młodzieżowych, popatrzeć kto w przyszłości może nam pomóc i z nimi popracować trochę i przygotować ich do pracy z pierwszą reprezentacją. Natomiast tak jak mówię, no, główna praca to będzie październik i później styczeń. A komu to zwycięstwo chciałby pan zadedykować? No to na pewno mojej rodzinie, mojej żonie, bo ona mnie ostatnio rzadko ogląda i moje dzieci chyba częściej mnie ostatnio widziały w telewizji niż na żywo. Tutaj zresztą są, zaraz się do nich, zaraz przypomnę im, jak wyglądam. No i na pewno wszystkim tym moim współpracownikom w białych koszulach, bo praca, którą oni wykonali, to jest praca, której nikt nie widzi, której nikt nie ma szansy zobaczyć i nie zobaczy nigdy, natomiast oni tylko wiedzą tak naprawdę, ile godzin kosztowało nas przygotowanie się do tych dwóch meczy, do tych wcześniejszych meczów z Niemcami, to i nikt nie narzekał, naprawdę jestem z nich dumny i bardzo wdzięczny, że odciążyli mnie i byli dla mnie wsparciem, także to na pewno jest największa zasługa ich i zawodników. Jeszcze chyba słowa podziękowania kibicom, którzy dzisiaj byli w hali, którzy nie zwątpili, którzy do końca mocno dopingowali. To jest bezwzględnie, to jest ta różnica pomiędzy grą na wyjeździe, a grą u siebie, także no tutaj naprawdę szczere podziękowania, bo to co dzisiaj zrobiliście w tych trudnych momentach, bo tych momentów było trudno, bo tak naprawdę 3 razy wracaliśmy w tym meczu, w pierwszej połowie, na początku drugiej połowy, jeszcze raz w drugiej połowie musieliśmy wrócić na przód i tutaj to naprawdę ogromna zasługa polskich kibiców i za to jest ogromne dzięki, że byliście i pomagaliście. Dziękuję bardzo.